Ciała słuchajcie, dzisiaj jest wtorek, a we wtorek mamy co? Oczywiście karciankę od rajotu. I tym razem po raz kolejny sprawdzimy zupełnie nową talię. Łączą siły ze sobą Freljord i Noxus. Tak, tak, moi drodzy, przypominam, oczywiście kod będzie w opisie tego filmu do tej właśnie talii. Talii, która opiera się na zmiażdżeniu, czyli przekazywaniu nadwyżki obrażeń, właśnie w stronę klejnotu No Nexusu i tak mniej więcej wygląda talia, ja pokażę wam szybko te karty, tym razem zmienię troszkę format e, prezentacji tej talii i dlatego postanowiłem, że najpierw zagramy jedną grę na boty, tak, tak, na boty, już tłumaczę dlaczego. A mianowicie, wydaje mi się, że dużo prościej będzie mi wyjaśnić, na czym ta talia polega. Bo powiedziałem, że na zmiażdżeniu, ale tutaj jest dużo więcej ze sobą powiązanych kart oraz umiejętności i o tym chciałbym właśnie opowiedzieć. I wydaje mi się, że boty pozwolą mi to zrobić, bo gdyby przeciwnik szybko narzucał tempo, nie byłbym w stanie nadążać z omawianiem tematu. Oczywiście pamiętajcie, i wychodzę. Z pewnego założenia, że najlepsze karty to 1, 2, 3 na start. Oczywiście możemy też droższe sobie zostawić, ale tylko wtedy, gdy są naprawdę użyteczne. Ja tutaj wymienię sobie Dariusa, bo mam świetne karty na start, doskonale będą właśnie ze sobą działać. Okej, okay, to zaklęcie już takie dobre nie jest, ale wydaje mi się, że damy radę. A więc po kolei mamy pierwszy ruch, mamy pierwszą rundę i od razu atakujemy. Powiedziałem, że zmierzenie jest ważne, ale to nie wszystko. Najważniejsze jest wybafowanie naszych bohaterów. Aby to zrobić, Darius musi zobaczyć, zobaczyć, czyli musi być rzucony tutaj na stół. Że Nexus ma 10 lub mniej punktów zdrowia. Oczywiście wrogi Nexus. Wtedy dostanie awans i będzie mieć aż 10 ataku, nie? Czyli zobaczcie, jakie idealne ze sobą powiązanie. Będzie mieć 10 punktów Nexus, wyrzucamy Kal Dariusa, nikt nie ma kto zablokować. No to wygrywamy grę wtedy. Ale mamy jeszcze Sejuani, moi drodzy. A co robi Sejuani? Na, Sejuani nakłada odmrużenie i podatność tylko w pierwszej rundzie na przeciwnika. Dlaczego to jest takie dobre? A no, bo możemy się pozbyć karty, która nas będzie w jakiś sposób męczeć. Ale później, gdy będzie awans, a awans spełnimy dopiero wtedy, gdy w pięciu różnych rundach zatekujemy Noxus. Tak, moi drodzy? Dlatego ta nadwyżka obrażeń tak dobrze działa z Sejuani. Następnie, zobaczcie. Gdy po raz pierwszy w danej rundzie zadasz obrażenia wrogemu Nakusowi nałóż odmrożenia na wszystkich wrogów! Rewelacyjna karta, mam nadzieję, że uda mi się ją wam pokazać A więc po kolei, tak? Mamy oczywiście kartę opierające się na uderzaniu w, no, w nexus przeciwnika, tak? Przy ataku zobaczcie, zada jeden punkt obrażeń właśnie w nexus, zobaczmy, co zrobi przeciwnik Przeciwnik zrobi taki mek. my oczywiście chcemy zaatakować, aby jak najszybciej, słuchajcie Sprawić, żeby ta Sejuani była lepsza Przeciwnik raczej to zablokuje, tak? Tracimy bardzo dobrą kartę, ale to nam nie przeszkadza w żaden sposób Zobaczcie Sejuani nie musi być ani w ręku, ani na stole, żeby dostawać tutaj punkciki za to. Zobaczmy sobie przeciwnik. Okej, okay, dostaje jeden plus więcej. Słuchajcie, bardzo dobra karta, znowu ze zmiażdżeniem. Doskonale będzie działać z taką kartą. Słuchajcie, czy warto zablokować? Myślę, że nie. Myślę, że nie dlatego, że chcę później zagrać tę kartę, ale żeby ją zagrać, musimy zadać jeden punkt obrażeń sojusznikowi. Zobaczcie, ta wytrzymałość się tutaj zbawienna, a więc nie chcemy jej tracić. Bardzo mocny atak, ale co? Wydaje się, że następnym razem się po prostu odkujemy. Zobaczcie, robimy teraz tak, atakujemy i cały czas dostaje awans, my tu nie tracimy punktów zdrowia. I jest idealnie, zobaczcie, znowu mamy punkt. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy obowiązkowo zaatakować jeszcze dodatkowo przeciwnika, tak? Bo przypominam Dariusa, chcemy jak najszybciej wybafować. I zobaczcie, ten poro nie da rady zablokować e, któryś z tych hard do tego stopnia, żeby jeszcze się pozbyć. Także atakujemy dalej, tak jak mówię, to jest bardzo ważne, żeby te punkty zdrowia szybko spadły. I zobaczcie, pozbywamy się co prawda jednej karty. Ale mamy dokładnie taką samą, więc gdyby znowu ta karta się pojawiła, no to mamy jeszcze taką. O, proszę bardzo, trzeci raz ta karta. Okej. Okay. To zagranie chyba nie działa wtedy, skoro to się tylko przemienia. Dokładnie tak. Eee, co my powinniśmy zrobić? No, możemy pozbyć się jakiejś karty i słuchajcie, przybliżyć się do tego. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Pozbądźmy się tego nieszczęsnego poro, który ma nieuchwytność i znowu atakujemy. Wy, oczywiście Nexus. Tak jak mówię, Awans, Awans jak najszybciej, Darius jak najszybciej, Sedgwani, jak najszybciej. Oczywiście my tych kart nie stracimy, więc jak najbardziej warto zablokować, żebyśmy więcej tego życia nie tracili. No i oczywiście, jeszcze, żeby grać dobre tempo, rzućmy sobie jedną kartę na stół, bo przypominam, zmiażdżenie będziemy mogli natychmiastowo zaatakować przeciwnika. Ok, szybko zaatakujmy przeciwnika. Mamy tu bardzo dobre zaklęcie, które nas uratuje. Chce pozbyć się tej karty. Więc słuchajcie, dajmy sojusznikowi. Yy, oczywiście więcej życia, żeby on przeżył. I minus 2 do ataku, oczywiście. Nie chcemy tej karty tracić. Ba i zobaczcie to zmiażdżenie zadziała, więc jeszcze tutaj dwa punkty. Mamy już Dariusa wybafowanego. Jeżeli tutaj pojawi się na stole, na stole i zobaczcie, co najważniejsze: 4 na 5, a to piąta runda, rewelacyjne tempo. Czy warto? Oczywiście, że warto. Zostawimy sobie jeden punkt. Niestety nie pozbędziemy się teraz tego Timo, ale bardzo późno niestety przeciwnik go miał, więc nie da rady raczej się już odkuć. Pierwszy zakup. Tutaj widzicie obrażenia na nieszczęście przeciwnikowi. Widzicie, atakuje w jedną i drugą stronę. No oczywiście tego nie warto używać, bo po co? Jesteśmy trochę w niekomfortowej sytuacji, ale najwyżej wykorzystamy sobie zaraz zaklęcie. Sobie. Mogłem co prawda zużyć, ale chyba wolę do ataku zostawić to zaklęcie. Tak, oczywiście przeżyje ta karta. Możemy teraz zrobić taki mek, że faktycznie możemy ogłuszyć przeciwnika, ale czy to warto robić? Zróbmy, może tak. Ogłuszmy Timo, żeby nas, nam tu nie przeszkadzał, ale wtedy też stracimy tutaj. Dobrze, zróbmy tak, jak chciałem na początku, żeby nie tracić tych dwóch kart. Przepraszam, tak, zerkajmy. Dwa sojusznikowi, dajmy oczywiście temu. Zróbmy tak, tak i tak Ta karta na pewno już przeżyje Możemy jeszcze ogłuszyć najwyraźniej Oczywiście to jest bez sensu, wolimy sobie zostawić tego buffa Patrzcie, nie tracimy, nie tracimy Tylko no niestety Ten Timo nieszczęsny No troszkę Nam pobrudził szyki, ale zobacz, Coraz bliżej, coraz bliżej, taki Darius by się teraz przydał No niestety Dariusa nie ma Ale słuchajcie, możemy zagrać pod katapultę Katapulta ogłuszenie Zobaczcie, bo masz cztery karty na stole Oczywiście ogłuszamy raczej tę kartę, bo masz 3 punkty zdrowia. To dużo, bo widzicie, my mamy 3 ataki za 3 i 4. I no, oczywiście za 2, ale to już nie biorę pod uwagę, bo to bardzo mało i nie ma zmiażdżenia. I zobaczcie, to zmiażdżenie, prawda? To jest tutaj kluczowe zmiażdżenie, Sejuani by dostała awans. Przeciwnikowi raczej się tego nie uda, chyba że ma jakieś coś specjalnego w ręku, ale nie ma. Bardzo dobra zagrana gra z naszej strony. Oczywiście wygrywamy i mam nadzieję, że wyjaśniłem wam na czym to teraz polega, tak żebyście wiedzieli jak mniej więcej powinno się grać taką talią. Teraz zapraszam Was oczywiście na gracza. Wybiorę po prostu najciekawszą grę, żebyście też mieli frajdę z oglądania takiej gry. Już teraz będę troszkę mniej tłumaczył i zobaczymy jak nam pójdzie. Także zapraszam. Ojoj, oj, oj. niestety włączyłem przypadkowo jeszcze rankę dzika. Naprawdę niefortunnie, bo nie, nie pamiętałem, że zmieniłem. No ale miejmy nadzieję, że się uda wygrać. Słuchajcie, o czym zapomniałem wam wspomnieć? A mianowicie o tym, że ta talia nie jest niestety z top tieru. Tak jak mówiłem, zasada 1 do 3, Yeti byś to naprawdę nam się przydał. Może warto go zostawić, ale jest drogi mimo wszystko, tak traci jeden punkt akcji. Z każdą rundą, ale to mimo wszystko dużo się wydaje. Wolałbym go chyba później dobrać. Zróbmy tak. Okej, okay, już troszkę ta ręka wygląda dużo lepiej. Nie, po prostu lepiej, nie przesadzajmy, po prostu lepiej. No niestety, nie możemy zaatakować w pierwszej rundzie, więc. No i zobaczcie, jak na nieszczęście, nie? Dobra, my teraz atakujemy. Wydaje mi się, że ta jest rewelacyjna karta, żeby zacząć. Dlaczego? No bo ma ostatnie tchnienie i zada Nexus'owi obrażenia. A przypominam, że masz 3 punkty ataku, także jest fajna sprawa. Przeciwnik na razie chyba się zastanawia. No, dużo ma kart w ręku oczywiście, więc ma prawo do tego. Także to nie jest um, talia, która może wygrywać z najsilniejszymi aktualnie taliami, kartami. Jeżeli chcecie nią grać. Okej, okay, inteligentnie. No, nam się niestety nie uda. Mogliśmy chyba zagrać pod e, atak w Nexus. I to by wyszło chyba troszkę lepiej. No oczywiście, atakujemy, pozbędziemy się tego pająka ze stołu. Ewentualnie zagramy jeszcze w Nexus. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo albo atakujemy za 3, albo i tak zaatakujemy za 1 i jesteśmy bliżej Sejuani. Tak jest. Jesteśmy bliżej Sejuani. Teraz wydaje mi się, że możemy zagrać spokojnie taką kartę, później do tego dołożymy taką kartę, i wydaje mi się, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, bo no to jest. Zmarsz od razu atak w Nexus. I tak jak mówię, do Sejuani. Sejuani jest tutaj, moim zdaniem, kluczowa w tej talii, bo jest przepotężna. Dlatego wydaje mi się, że taka karta jak ta. Tylko, że przy ataku. Więc kurczę, nie tak to sobie wyobraziłem. Dam rady zaatakować w tej. Bardziej miałem na myśli tę kartę. I wtedy byśmy zadali obrażenie tej jednostce. Ale to się nie uda. Okej, okay, przeciwnik zagrał teraz bardzo defensywnie, więc my zagramy bardzo ofensywnie. I w następnej rundzie wydaje mi się, że warto zagrać 2-2 i będziemy w bardzo dobrej sytuacji. Przeciwnik bardzo długo się zastanawia. Niestety nie damy rady zaatakować tak jak to zrobiłem wcześniej na botach w tej rundzie, więc troszkę tempo tracimy, bo zaatakowaliśmy tylko raz na z przeciwnika. Możemy ewentualnie zagrać tutaj i to też jest rozwiązanie, bo z automatu raczej zaatakujemy kartę, a on nie ma jak tego zablokować, więc zróbmy tak. Miałem inny plan na rozegranie tego, ale wydaje mi się, że wpadłem mi na jeszcze lepszy pomysł. Po prostu wykorzystamy tę kartę, bardzo silna zresztą, i dostaniemy jeden punkt więcej. Wtedy na przykład Darius też się pojawi wcześniej na stole. Myślę, że to było dobre rozwiązanie. Nie ma przeciwnik. Nie, nie wydaje mi się, żeby miał coś w tej talii, żeby mógł to zablokować. Zwłaszcza, że my już atakujemy. A dokładnie, zobaczcie, świetne obrażenia teraz. Świetne tempo grania. Oczywiście to jest tak zwana armata. Gdy zginie sojusznik, zadaje jeden punkt obrażeniu wrogiemu Nexusowi. Jak na razie nie ma żadnych kart, żeby tutaj coś zrobił. Więc jest wszystko pod kontrolą. My zaatakowaliśmy, więc grabież zadziała. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zobaczcie. I pyk. Już mamy 5 punkcików. W następnej rundzie to, co chciałem zrobić. 2, 2. Słuchajcie, no i co się stanie? A mianowicie to się stanie, że zadamy obrażenie w Nexus, ale po stronie broniącej. Czyli Sejuani dostanie szybszy awans. Przy okazji Darius będzie jeszcze bliżej awansu. Wszystko się układa po naszej myśli. Przeciwnik na razie albo ma bardzo sobie rozdanie, albo nie mam pojęcia, co się dzieje. Zostawił sobie dodatkowy punkt, więc jeden punkcik tutaj stracił. Nam to w żaden sposób oczywiście nie przeszkadza. Jaki jest plan, moi widzowie? Mianowicie plan jest taki, że teraz możemy jeszcze lepiej to wszystko zagrać. Możemy zagrać 2-3-1. Ale musimy 2, 3, 1, i wtedy zadamy któremuś z tych. I wtedy będziemy mieć bardzo dużo kart na stole, i w następnej zaatakujemy, i Dariusz będzie prawdopodobnie, prawdopodobnie mieć bardzo szybki awans. Bardzo silna teraz karta, bardzo dobra zresztą teraz karta, więc musimy jednak zagrać defensywną kartę, która zablokuje tę jednostkę. Wciąż możemy zaatakować, więc wszystko na razie jest ok. Przeciwnik no jeszcze raz nie zaatakował, nawet raz, i to wydaje mi się bardzo mu to przeszkadza. A no właśnie, przeciwnik nas atakuje, ale ma jeszcze 3 punkty zaklęcia. Damy się zaatakować temu pająkowi, bo jeżeli ma zaklęcie, które zadaje obrażenia, to byśmy stracili którąś z tych kart. W najgorszym wypadku oczywiście. Więc spokojnie poświęcimy tutaj kartę. Okej, okay, teraz bardzo inteligentnie ze strony przeciwnika. Dobry buff z jego strony. No, ja muszę tak zrobić. Ja muszę tak zrobić. Aż 9 punktów obrażeń. Bardzo duży atak. Ale my możemy zrobić ten... My, o którym mówiłem, 2-2 i zadamy obrażenia w Nexus. Przeciwnik już stracił wszystkie możliwości ruchu. My atakujemy w Nexus, żeby mieć Sejuani. Sejuani by się teraz bardzo tutaj przydała w doworze tej karty, bo byśmy się tej pozbyli. Ewentualnie jakieś zaklęcie zadające obrażenia. U nas się pojawia oczywiście Darius. Darius świetny ma tempo, bo jeszcze zaklęcie dodatkowo rzucimy. Po co ten Darius? Ano, po to, że zaraz na pewno dostanie on awans. Nie wiem, co musiałby mieć teraz przeciwnik, żeby to przetrwać. Plan jest taki, że on e, nasz Darius atakuje w ostatniej kolejności. Dlatego, że te cztery karty są w stanie, e, jestem tego pewny, zadać obrażenie na Nexus za 2. Natomiast jeżeli miałby jakieś zaklęcie, to też by mu za bardzo chyba nie pomogło, bo nie byłby w stanie zmieścić z naszego stołu wszystkich tych kart. Oczywiście, tego Dariusa prawdopodobnie tutaj stracimy, bo on dalej będzie mieć 6 punktów zdrowia, ale my mamy tu świetne zaklęcie. Chyba, że ma tutaj coś pod zabicie na przykład. A no zobaczcie, ma te pająki, o których mówiłem. Nam to oczywiście nie przeszkadza, no bo nasze karty mają zmiażdżenie. I tak jak mówiłem, czy chcemy zaatakować? No nie, 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 zostawmy sobie jeszcze tę kartę, najwyżej w obronie. Jakoś może ją jeszcze wykorzystamy. Zatakujmy. Zobaczmy jak tutaj przeciwnik tutaj te karty pobroni. Troszkę nam zada obrażeń w Nexus, no bo te pająki zginą na pewno. Ta armata zacznie zaraz działać. Ale ta karta tutaj jest bardzo silna, jest naszym asem w rękawie. Ja nie, nie wiem czy przeciwnik będzie w stanie w ogóle to zablokować. Zobaczcie, tu już jest awans. W tym momencie jest, już jest awans. Już tu jest awansik. To jest już awans. Dalsza zaatakuje za 10, moi drodzy. Niezależnie co on tutaj rzuci, on raczej to przegra. Jeszcze zagra na wszelki wypadek zaklęcie. Bo przypominam, ten darusz zaatakuje za 10. A ta karta będzie za chwilę mieć 0 zdrowia. Zobaczcie, bardzo inteligentne teraz będzie zagranie z naszej strony. I zobaczcie co się dzieje. Jest awans. Niezależnie co się teraz wydarzy, tu w środku. Ten Dariusz dokończy dzieła. Świetne, mieliśmy jeszcze yy, karty, żeby później coś ugrać. Stytułani co prawda nie było, ale zwycięstwo wydaje mi się bardzo fajne. I tak jak przypominam, mam nadzieję, że po części wyjaśniłem o co tu chodzi. Jak się gra mniej więcej taką talią. Udało nam się wygrać, mamy oczywiście doświadczenie. Jeżeli chcecie, żebym więcej robił takich filmów, to zapraszam Was do komentowania. Zapraszam do tego, żebyście czasem odwiedzili moje strumyki na twitch.com/oczywiście Łuszak przez 2a. Tutaj nie daję informacji na YouTube, że takie streamy się pojawiają, więc koniecznie dajcie follow na właśnie stronie, która służy do streamowania. I dzisiaj mam nadzieję to wszystko króciutko, ale myślę, że treściwie powiedzcie, jak Wam się podobało i czy te takie, może mini poradniki mają sens. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście i do następnego. W sobotę pojawi się e, niespodzianka, a mianowicie kolejna talia Runeterry. Zapraszam do soboty, trzymajcie się, cześć!